Witam, dzień dobry, Krzysztof Sylwanowicz. Witam się sztucznym uśmieszkiem. Oczywiście takim jak trzeba. Oddychać trzeba. A chciałem dzisiaj powiedzieć na temat optymistyczny, na temat optymistyczne tematy tego, czym się ostatnio zajmuję, bo ostatnio szukałem takiej. Kiedyś było to, że tak powiem, bardzo się interesowałem tym przedmiotem swoich studiów i tą dziedziną, którą się zajmowałem, i w związku z tym no, dużo na ten temat czytałem, dużo ćwiczyłem, wszystko miałem w małym palcu, bardzo dobrze się, że tak powiem, powodziło i zdawałoby się egzaminy, że tak powiem, z palcem, jak to mówią, z palcem tam, gdzie nie trzeba. W każdym razie, jak się zdawało te egzaminy wszystkie. Wiedziałem takie rzeczy ostatnio, jak szukałem. Czego ja szukałem? Szukałem najprostszej rzeczy. Najprostszej rzeczy takiej, żeby po prostu wypisać na ekranie sumę dwóch liczb. W tym momencie no, strasznie głęboko się zagłębiłem w temat. Zadałem sobie, że tak powiem, trudność w takiej formie, żeby nie używać żadnego innego programu oprócz DOS. I w związku z tym to już było dużym problemem, żeby te dwie liczby do siebie dodać i wyświetlić wynik dodawania. Było to problemem, dlatego że takiej funkcji DOS-a nie mogłem znaleźć. Postanowiłem napisać taką funkcję DOS-a. Przecież umiem pisać takie funkcje DOS-a. Kiedyś uczyłem się, kiedyś, że tak powiem, ćwiczyłem to, więc w związku z tym mam te wszystkie rzeczy opanowane, tak mi się zdawało. I w związku z tym zacząłem czytać, szukać dokładnie, jak to zrobić w końcu, jak to powtórzyć, jak to jeszcze raz przypomnieć sobie tą całą wiedzę, którą wcześniej zdobyłem, no to jak jej użyć w momencie, kiedy potrzebuję jej użyć wcześniej, czyli właśnie teraz na przykład. I zapotrzebowałem użyć tej wiedzy i zacząłem oszukać tej wiedzy i natrafiłem na mnóstwo wspaniałych rzeczy, które kiedyś się uczyłem, do których miałem sentyment, które musiałem wtedy umieć i które musiałem wtedy opanować. Dowiedziałem się o tym, co to jest FAT, jeszcze raz oczywiście, co to jest FAT, czyli File Allocation Table. Dowiedziałem się jeszcze raz, już nie pamiętam, czego się jeszcze dowiedziałem, już zapominam, jak mówię to zapominam, jak mówię to zapominam. I w związku z tym, jak gdyby trzeba pisać, najpierw trzeba pomyśleć, potem zapisać, a potem jak gdyby odczytać tuż przed nagrywaniem filmiku, ewentualnie w momencie nagrywania filmiku, jeżeli się zapisuje na filmiku to, co się zapisało na papierze, czy tam przed oczami na komputerze, to w tym momencie trzeba taki filmik niestety łączyć z kawałeczków, bo jak się przeczyta jedno zdanie, no to się powie jedno zdanie. Jedno zdanie człowiek, czy tam dwa, czy tam pięć, czy tam tysiąc, czy tam sto. W każdym razie na jakiś temat człowiek może przeczytać i zapamiętać to, co ma powiedzieć, ale to potem musi, już nie mówię, że nabrać tchu, ale po prostu przypomnieć sobie, czy przeczytać następne zdanie, które wcześniej spisał i które chciał powiedzieć w filmiku. I w tym momencie już jest konieczność uruchomienia tej machiny montażowej, czyli jak gdyby powiedzenia wszystkiego, co się zapisało i chciało przekazać, potem, żeby posklejać to w jednym filmiku. To się wtedy wprawdzie staje zupełnie niestrawne, bo jest tak dużo informacji jednym ciągiem, że nie potrafimy tyle zapamiętać i powiedzieć, i w związku z tym nie potrafimy też wysłuchać i zapamiętać tego, co usłyszeliśmy. Taki filmik, który jest montażowy, to trzeba zlepić z kawałeczków krótkich, a potem trzeba go tak oglądać po kawałeczku krótkim i zatrzymywać. Zatrzymywać, analizować to, co jest powiedziane w jednym filmiku, w jednej części, że tak powiem, w jednym ujęciu, a potem w następnym ujęciu i zawsze trzeba zatrzymywać po ujęciu. Więc w związku z tym tak naprawdę to nie ma sensu oglądać całego filmiku. No tam pewnie coś, co kto złapie, to złapie, bo jak ktoś jest, że tak powiem, w temacie, no to złapie cały filmik, wysłucha te rzeczy, o których wiedział i które zna i których nie musi analizować, natomiast tylko wychwyci te rzeczy, które są dla niego akurat ciekawe, które jeszcze nie wie, których jeszcze się nie dowiedział. W związku z tym będzie wnikał w to, co
nie będzie się zajmował całą treścią filmiku, tylko straci na nią czas, natomiast dowie się paru rzeczy z tego filmiku, no ale nie obejrzy 20 filmików, tylko jeden filmik, nie będzie musiał ciągle klikać na kolejny filmik, tylko raz uruchomi na jakiś temat filmik, a potem cały obejrzy, no i może wychwyci jedną czy dwie rzeczy, które w tym filmiku, które się mu przydały, czy których szukał. Tylko tyle, że. No, że tak powiem, część czasu będzie mile spędzona na słuchaniu tego, co się już wiedziało. Natomiast będzie tak naprawdę zmarnowana, bo jak gdyby mało się rzeczy nowych będzie dowiadywało, nawet starych rzeczy się będzie mało dowiadywało, bo czas zostanie stracony na nagrywanie filmiku o tym, o czym się już wie. I tak jeszcze wysłałem ostatnio takiego filmiku, nie pamiętam imienia, nazwiska, nie skojarzę w tej chwili, niestety, mimo że jest mi dosyć znane, bo często śledzę ten kanał, natomiast jest temat pewnie będzie rozpoznawalny a autor rozpozna, jak gdyby, że jest to pod wpływem jego filmiku. Filmik był na temat introwersji i ekstrawersji. I ja się zastanawiałem nad tym, jak to jest z tą introwersją, i zastanawiałem się, czy to nie jest tak, że introwersja jest podłożem depresji. Introwersja jest podłożem depresji, bo człowiek się, że tak powiem, zagłębia w sobie, sam do siebie mówi, sam do siebie powtarza ciągle informacje, mieli je, że tak powiem, nawet je powiększa i pomnaża, natomiast no, ciągle ma poczucie, że nie ma, że brakuje mu kontaktu. Że brakuje mu kontaktu z drugim człowiekiem, brakuje mu dyskusji, wymiany informacji, przerywania, ale tak naprawdę to jest tak nieprzyjemne, taki kontakt z drugim człowiekiem, że wolę. Oh, co wolę? Wolę słuchać filmików, w których lektor, czy tam ten aktor, czy ktokolwiek nagrywany na tym filmiku mówi na tyle wolno, żebym ja zdążył usłyszeć, zrozumieć, pomyśleć, a może nawet tylko posłuchać głosu, ale w każdym razie nie jest taki nerwowy, taki szybko, taki mało czasu, taki już trzeba kończyć, bo 15 minut się kończy, bo się kończą megabajty, bo się kończą gigabajty. No, jak gdyby mówi się po to, żeby powiedzieć treść, a nie po to, żeby zapełnić jakąś tam przestrzeń dyskową. Wolno wtedy milczeć, bo jak gdyby nie uciekające bajty, że tak powiem, nie są bezcenne, i w związku z tym, no, jak gdyby nie trzeba się troszczyć o to, żeby nie było za dużo tych miejsc, które potem się by ewentualnie które by się potem ewentualnie powycinało, kondensując filmik do takiego małego obszaru, który i tak ktoś gdzieś powycina, powstawia jakieś swoje komentarze, czy swoje treści powstawia, pozmienia w słowa nawet, głoski pozamienia. No, nie zrobi tego w złym celu, tylko w dobrym, takim, żeby filmik był strawny i żeby się nadawał do słuchania, i żeby nie szkodził nikomu, i żeby nie szkodził nawet autorowi za to, że nagrał filmik, to nie, żeby go nie pociągnął i trzeba było pociągnąć do odpowiedzialności za to, że nagadał bzdur, których nie powinien powiedzieć, na przykład, które są tajne, które są, że tak powiem, jakieś w ogóle, no, niepopierane. Tak, myślę, że takie są takie treści. Zawsze się to zaczepia o takie treści, które są niewskazane przez cywilizację, że tak powiem, które są niepopierane przez gdyby te siły, które pozwalają na publikowanie, ewentualnie nie pozwalają na publikowanie. Więc albo nie wpuszczają filmiku, albo go kasują, przerywają jego nagranie, albo jego transmisję, albo no, jak gdyby, no, wcinają w jakieś miejsca jakieś wstawki, albo kasują jakieś fragmenty filmiku, które są nieodpowiednie, typu pip. No, chyba w każdym razie cenzura jest. Cenzura musi być, cenzura ma dobry cel,
Cenzura jest taka, żeby jak gdyby nie gorszyć maluczkich, żeby nie prowadzić całego życia ludzkości w złym kierunku, tylko żeby jak gdyby optymalnie dla wszystkich było, dla jednych lepiej, żeby się uczyli, a drugich lepiej, żeby jeszcze mogli żyć. W każdym razie mówiłem o tym, o tych informacjach, których dowiadywałem się na temat organizacji dysku. No bo była taka sprawa, że jakby jedną z podstawowych funkcji, którą trzeba było się nauczyć, to było to, żeby zapisać gdzieś informacje na jakimś twardym nośniku, czyli czy tam na twardym dysku, czy na drukarce, czy w każdym razie na jakimś, no, tak, no, na twardym dysku. Bo na drukarce jak się wypisze, to komputer tego nie odczyta wtedy. Teraz może by już odczytał, bo by się przystawiło kamerę, zczytało obraz i zanalizowało obraz, także być może teraz by można było zapisywać na drukarce to, co komputer ma odczytać, natomiast wtedy się zapisywało to na twardym dysku i z tego twardego dysku się odczytywało i to było takie przeniesienie tej idei zmiennej, czyli takiego miejsca w pamięci, bo jak gdyby to, co się drukuje na dysku, czy wypisuje na dysku, to najpierw musi się znaleźć w pamięci. Jeśli się znajdzie w pamięci, to jeżeli się chce zapamiętać na dłużej, to trzeba było je zapamiętać na dysku. Natomiast jeżeli w tej chwili się go zapisuje na przykład na dysku SSD, no to jak gdyby już nie ma tej kwestii tego, czy on w pamięci, czy on na dysku, to jak gdyby jak jest zasilanie, no to jest w pamięci. W ramie. A jak się na dysku jest, zapisze, no to jest na dysku SSD. Tylko że też jak gdyby bez zasilania tego dysku SSD też się nie odczyta. Więc jak gdyby wszystko jedno jest, czyli zasilanie jest potrzebne do operacji zapisu i odczytu. Natomiast jak nie ma zasilania, no to wtedy już jest tylko RAM, czyli, czy tak powiem, tylko własna pamięć. I można mielić i przypominać sobie, co się ostatnio robiło, albo co się zapisało. Właśnie nawet sobie uruchomiłem taki plik pamiętnika, bo jak gdyby nie wszystko zapisuję w filmiku i nie tylko filmiki oglądam, więc w związku z tym nie tylko przypominam sobie na podstawie filmików, ale również z tego pamiętnika na podstawie zapisanych treści jakichś. Część jest z filmiku, część jest z pamiętnika i z tego idzie jak gdyby dalsze myśli, czy dalsze prace, czy dalsze jakieś treści, o których rozmyślam. Ktoś powiedział w jakimś filmie, że jeżeli jedną nogą stoisz w przeszłości, a drugą w przyszłości, no to sikasz na teraźniejszość, czy ją olewasz, że tak powiem. Natomiast tak naprawdę, no to ma to pewien sens. Olewanie teraźniejszości, która jest nie do zaakceptowania, która jest niewygodna, nieprzyjemna, na którą nie trzeba zwracać uwagi, której nie należy poświęcać czasu i zainteresowania, to w tym momencie, no to nie jest złe, że tak powiem, takie rozkraczanie się między przeszłością a przyszłością, bo jak gdyby, no łatwiej jest znieść teraźniejszość. Łatwiej jest znieść teraźniejszość, bo albo się czyta czegoś, o czym się dawniej wiedziało, albo się myśli o tym, co się teraz zbuduje na podstawie teraźniejszości. Czyli myśli się o przyszłości. Myślę cały czas o kalkulatorze obiektowym, który wziął się stąd, że zacząłem rozmyślać na temat takiego mechanizmu, który w Androidzie powstał, został napisany dla telefonu komórkowego z ekranem dotykowym, w których można przesuwając liczbę w górę i w dół, można jej ustalić jej wartość. Czyli jeżeli na przykład przesuniemy w dół, no to leci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i się zatrzymuje na którejś cyfrze. A jeżeli się w drugą stronę, no to wtedy się zmniejsza i na jakiej tam staje ta cyfra. Ten mechanizm ustawiania oraz przeglądania filmików w YouTubie za pomocą takiej automatycznie przewijającej się dosyć szybko listy, to bardzo mi się spodobał i pomyślałem sobie, że to jest mechanizm, który na pewno zostanie wykorzystany i który można wspaniale wykorzystać.
I w związku z tym, jeżeli mam teraz długie godziny myślenia, czekania, jak gdyby konieczne, jak gdyby jestem zmuszony do rozmyślania, a nie do robienia czegokolwiek, czy czynności jakichś wykonywania, to wtedy rozmyślam o tym kalkulatorze obiektowym i myślę właśnie o tym, że na podstawie tej, no nie wiem jak to nazwać, to pewnie jest jakaś kontrolka w Androidzie, tak to chyba trzeba powiedzieć, jakiś fragment kodu, który pozwala na takie właśnie dotykowe operacje na liczbie, na cyfrze nawet. Nawet na cyfrze właśnie, w związku z tym jak gdyby już, jak gdyby wymyśliłem sobie w głowie takie użycie takiego elementu oprogramowania w ten sposób, że jeżeli na takiej cyfrze czy liczbie przesunę w lewo, oczywiście w jakimś trybie, bo tak najwyraźniej już tych operacji, które można zrobić w lewo, no to jest wiele, ale powiedzmy, że jeżeli przesunę w lewo, no to wtedy liczba mnoży się przez 10, czyli pojawiają się kolejne cyfra, mnoży się przez 10, a potem za chwilę liczba się mnoży przez 10, czyli dodają się kolejne zera z prawej strony. Dodają się kolejne zera z prawej strony, dodaje się kolejne zera z prawej strony, robi się z tego 10, 100, 1000 i milion, 10 milionów, w każdym razie przesuwają się i tworzy się cała wielka liczba, wielocyfrowa liczba. Tylko że wielocyfrowa liczba ma wiele cyfr. I na każdej z tych cyfr można też gdyby wyznaczyć ją palcem i zacząć ją przesuwać w górę i w dół. Czyli jak gdyby można operować albo na całej liczbie, na tym milionie, czy na tym 10 tysiącach. Można operować na niej w sensie takim, że przemieszcza się tą liczbę albo w górę, albo w dół, albo do licznika, albo do mianownika. Natomiast można też jak gdyby wewnątrz wejść w tryb edycji tej liczby i przestawiać poszczególne cyfry tej liczby. Czyli wybrać sobie któreś zero, na przykład z tego miliona, i to zero wybrane przesuwać w górę i w dół i zmieniać je na inną cyfrę. To będzie już miliony i tam ileś. Przepraszam, ojejku. Tak, no i właśnie to jest to, że dobremu lektorowi ty nigdy nie brakuje powietrza, ponieważ wie, ile może powiedzieć na zaczerpniętym powietrzu. Natomiast jak to powie, no to przerywa i w sposób niezauważalny nabiera tego powietrza, żeby móc następne treści wypowiedzieć. Więc jak teraz już wymyśliłem sobie o tym mnożeniu przez 10 za pomocą przesuwania palcem w lewo liczby czy cyfry, to teraz sobie pomyślałem o tym, że przecież można tą palcem czy cyfrę czy liczbę przesuwać w prawo. No i wtedy oczywiście dzieli się przez 10, czyli obcina się kolejne zera z prawej strony, ewentualnie przestawia się kolejną cyfrę, bo jeżeli ona jest równa od zera, to w tym momencie zaczyna się pojawiać po drugiej stronie kropki dziesiętnej czy przecinka dziesiętnego, to zależy od kraju. W każdym razie po prawej stronie najmniej znaczącego zera pojawia się kolejna liczba, kolejna cyfra. I potem jak gdyby przesuwanie liczby w lewo i w prawo, to jak gdyby ustawia ją tylko w pozycji względem tej kropki czy tego przecinka. Tej kropki czy tego przecinka. W lewo i w prawo i w końcu tak naprawdę przesuwa się w lewo i w prawo i ustawia się tylko gdzieś w którymś miejscu ten przecinek dziesiętny. I potem, że gdyby, jeżeli się zaczną operacje na tej liczbie, no to w tym momencie operacje na tej liczbie, że oczywiście nie zmieniają samego przecinka same z siebie. No oczywiście można przesuwać przecinek, co oznacza dzielenie liczby na dwie liczby pomnożone. Bo jeżeli przesunę przecinek w lewo, no to przez coś mnożę tą liczbę przez 10, a jeżeli przesunę w prawo, no to dzielę przez 10. Więc w związku z tym to dzielenie to można wstawiać w różne miejsca. Może to być albo po znaku dzielenia, albo pod kreską ułamkową. No i to już jest kwestia wyboru. Oczywiście też można to jednym palcem wybrać, jak to się robi, czy się robi w prawo, czy się robi w dół.
To jest tak. Ta kontrolka Androida to jest taka bardzo obiecująca, że na pewno na jej podstawie taki kalkulator obiektowy powstanie. Będzie można w łatwy sposób jednym palcem zmieniać, przestawiać cyfry na ekranie, formować wzory z tych cyfr, z tych liczb, a w sumie potem ostatecznie na zmiennych, bo jak gdyby nie muszą być to liczby, ale mogą to być zmienne jakieś, czyli same symbole, czy A, czy B, czy X, czy K, czy cokolwiek innego. To jak gdyby też będą mogły być przestawiane w lewo, w prawo, do góry, w dół, mnożone przez 10, dzielone przez 10, bo też K można przesunąć w lewo, czyli pomnożyć przez 10, albo K przesunąć w prawo i podzielić przez 10. Także to się składa i daje zrobić, więc na pewno powstanie. I kiedyś pewnie może się doczeka, może zobaczę wyniki albo sam zrobię. Na razie będę zdążał do tego, żeby zrobić taki prototyp w DOSie. W DOSie bez wywoływania funkcji, bez jakiegoś wywoływania funkcji BIOSa, bez assemblera. To się daje zrobić na znakach po prostu w całym DOSie. Bo jeżeli już mi się udało dwa znaki sklecić, czyli 1 i 0, zrobić z nich 10, mimo że za pomocą dwóch znaków, no to w tym momencie tak naprawdę istnieje tylko jeden, bo zera nie ma. Zero zostało sztucznie jakby wymyślone jako brak jedynki. Czyli jeżeli coś jest, to może czegoś nie być. No, na przykład nie być, to znaczy, że zera też może nie być. Zera nie ma. Zero nie istnieje, istnieje tylko jeden. Oczywiście jeden z jedynką można robić różne rzeczy. Można ją mnożyć chociażby przez drugą jedynkę i robić z niej większe liczby. A teraz już koty już mi nie dają. Dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia.